woli i w niewoli umrzeć muszę, to słowa arcybiskupa, które przywołał ksiądz Wincenty Helenowski, kapłan prezbiterium diecezji płockiej, który chociażby obok księdza Wacława Jezuska czy zmarłego niedawno księdza Mieczysława Ofiary tak wiele zrobił dla zachowania pamięci o błogosławionych biskupach z Płocka. Rzeczywiście, Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 roku. W dniu rozpoczęcia się objawień Matki Bożej w Lourdes. Warto przypomnieć, że Antoni nie urodził się w Płocku, ale w oddalonej od niego o ponad 220 km wsi Lubienie, w parafii Krynki, obecnie jest to diecezja radomska, gdzie początkowo uczył się u swojego ojca, który był nadleśniczym. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Radomiu. Zauważmy, że żył w niewoli przez większość rzeczywiście swojego życia. Urodził się w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, a gdy ojczyzna odzyskała wolność, był już biskupem w Płocku. Przeżył tylko 21 lat, w czasie, kiedy Polska mogła cieszyć się wolnością. Wróćmy do czasów młodości świętego błogosławionego Antoniego. W 1873 roku, gdy miał 15 lat, wraz z rodzicami przeniósł się do Płocka, gdzie później spędził całe swoje życie. Rok później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Stanisława Kostki, bo tak się wtedy nazywało, a po 4 latach został wysłany przez ówczesne władze diecezjalne na dalsze studia teologiczne do Akademii Duchowej w Petersburgu, które w 1882 roku ukończył jako magister teologii. Już wtedy dał się poznać jako pilny, sumienny i bardzo, bardzo pracowity. Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1881 roku z rąk biskupa Aleksandra Gintofta Dziewoltowskiego. To był ówczesny sufragan płocki. I niemal od razu został skierowany do pracy w urzędach centralnych diecezji. Był wykładowcą, wiceregencem, regencem, czyli rektorem dla naszej młodzieży seminarium duchownego. Był później wikariuszem generalnym, czyli taką prawą ręką księdza biskupa, a także kanonikiem, później prepozytem kapituły katedralnej w Płocku. To w tym czasie, jeszcze właśnie jako prepozyt kapituły, kierował pracami nad gruntownym remontem płockiej katedry. Widzimy na slajdzie te dwie fotografie u góry, to jest katedra przed remontem, a ta na dole, zewnętrzna oczywiście fotografia, która pokazuje różnicę w architekturze katedry w Płocku. W tym czasie również było wybudowane muzeum diecezjalne, które wcale nie było w tamtych czasach takie popularne jak dzisiaj, kiedy często słyszymy, że są muzea diecezjalne, kościelne. W tamtym czasie wprawdzie były już muzea watykańskie, ale na poziomie diecezji muzea nie były jeszcze znane. Dopiero Pius X, który polski papież, Pius X, 1903-1914, zapoczątkował no właśnie tworzenie takich muzeów, a to muzeum zostało oddane w 1903 roku. Nie pierwszy raz więc biskup Nowowiejski wybiegł w przód. Dziś powiedzielibyśmy, wyprzedzając własną epokę, dlatego też to muzeum nosi imię, jego imię, i trwają prace, żeby w tym muzeum powstała Izba Pamięci błogosławionego biskupa, też Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii świętego Józefa tworzy też salę pamięci w Płocku. Później wspomnę jeszcze jedno miejsce, bo jest ważne, które stworzył, będąc już biskupem. To jest Antoniówka pod Płockiem. Została wybudowana w latach 20.
jako letnisko dla kleryków w miejscowości Brwilno. Przetrwała wojnę, przetrwała wiele lat, ale niestety losy tego budynku mogą być podobne do tego, co się działo z budynkiem obozu w Działdowiach. Pewnie niedługo ten budynek się zapadnie, bo żadne prace konserwatorskie nie są prowadzone. W dniu 12 czerwca 1908 roku papież Pius X mianował prałata nowowiejskiego biskupem płockim. Sakrę przyjął w dniu 6 grudnia 1908 roku w Petersburgu. Biskup nowowiejski, obejmując rządy w diecezji płockiej, był doskonale zorientowany w zastałej sytuacji prawnej, organizacyjnej, personalnej prastarej diecezji. Taka sytuacja, wnioskuje, z pewnością ułatwiła mu niemalże natychmiastowe podjęcie obowiązków pasterskich bez potrzeby czasochłonnego wdrażania się i poznawania sytuacji, jak to się dzieje w przypadku, gdy nowo mianowany biskup przychodzi z zewnątrz. Zawołanie biskupie, gratia Dei sum in quod sum, czyli z Bożej łaski jestem tym, kim jestem. I drugie zawołanie, które było osią jego działań biskupich, dobry pasterz życie swoje daje za owce. Tutaj na slajdzie mamy herb biskupa nowowiejskiego, ten na białym polu, udostępniony przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięć i Tożsamość w Działdowie, jedyny kolorowy egzemplarz tego herbu i drugi herb, herb rodowy biskupa nowowiejskiego. Biskup nowowiejski, zanim został pasterzem diecezji płockiej, był kluczową postacią w funkcjonowaniu diecezji płockiej u schyłku swojego poprzednika, biskupa Wnukowskiego. Wchodził w skład chociażby gremium tworzące zjazd konferencji dziekanów w 1906 roku. Dlaczego o tym wspominam? To była niezwykle ważna konferencja, ponieważ była zorganizowana po 170 latach zakazu organizowania tego typu zjazdów na szczeblu diecezjalnym i to wtedy właśnie powstała inicjatywa stworzenia dwóch czasopism na poziomie diecezjalnym, miesięcznik pasterski płocki i Mazur. Mówię też o tym dlatego, żeby podkreślić, że tworzenie właśnie takiej literatury jest niezwykle ważne. Gdyby wówczas biskup nowowiejski nie był inicjatorem, nie był jeszcze wtedy biskupem w Płocku, był znaczącym księdzem diecezji płockiej, zainicjował ten pomysł, gdyby nie stało się to, wtedy nie mielibyśmy dzisiaj jego dokumentów, orędzi, listów, które są opublikowane w części. Dlatego, że w styczniu 1940 roku, kiedy Niemcy przyszli na Wzgórze Tumskie, wszystko, co się nie nadawało, według nich nie miało jakiejś wartości, wyrzucili na dziedziniec i spalili również wszelkie dokumenty, albo niemalże wszystkie dokumenty, które były stworzone przez arcybiskupa nowowiejskiego. A to, że były publikowane w tych miesięcznikach, spowodowało, że przetrwały do naszych czasów. Do naszych czasów przetrwał też egzemplarz książki księdza arcybiskupa Ceremoniał parafialny, w którym możemy później w przerwie podejść zobaczyć. Jest autentyczny podpis księdza arcybiskupa alumnowi płockiego seminarium Franciszkowi Kulikowskiemu od autora. Płock 7 stycznia 1893 roku. Takich pamiątek kilka mamy po arcybiskupie. Oczywiście nie opowiem tutaj, nie o to chodzi, wszystkich poczynań wielkich dzieł arcybiskupa w Płocku, ale przechodząc do kolejnej części mojego wystąpienia, chcę postawić pytanie, jakim był człowiekiem arcybiskup nowowiejski, jak go wspominają jemu współcześni w kontekście wojny, obozu i męczeństwa, ale również tematu naszej konferencji tego tematu ogólnego. Ksiądz Ludomir Listowski, proboszcz Sierpca, napisał: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski,
cały oddany Kościołowi, pragnący świetności diecezji, zapisał się w jej historii niestartymi przez czas zgłoskami, miał poczucie władzy, dlatego wiało odeń jakąś nieuchwytną wielkością. Ten posągowy arcypasterz w świetnym wyrazie swojej osobowości został sponiewierany, skatowany i zamęczony przez zbrodniarzy, w cudzysłowie, cywilizowanych. Nie wiem, gdzie spoczywa jego ciało, nie wiem nawet, czy nie spalone, a pozostała garść popiołu rozsypana nie uświęciła męczeńskiej naszej ziemi. Grób, jaki kazał wybudować sobie pod kopułą katedry płockiej, pozostał pusty. Możemy chyba modlić się doń: święty męczenniku, pamiętaj przed Bogiem o uczniach swoich. A było to w 1953 roku. Drugie świadectwo księdza Feliksa Godlewskiego z Drobina. Arcybiskup oddany cały chwale Kościoła nie mógł się pogodzić z warunkami życia w okupacji niemieckiej. Reagował, protestował i został wywieziony najpierw do Słupna, a później do Działdowa. I tu nastąpił męczeński okres życia, sponiewierany przez barbarzyńców niemieckich. Po kilkumiesięcznych katuszach wraz ze swym sufraganem został zamordowany. Zginął ślad jego prochów, ale potężny jego duch żyje w sercach i umysłach płockich. I jeszcze jedno świadectwo błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego z 1964 roku. Ostatnia wojna okryła chwałą stolicę biskupią w Płocku, gdy Bóg zesłał chwalebne męczeństwo na sędziwego starca. Kim był kardynał Wyszyński, który wszystko wstrzymywał? A zarazem na zmarł w rocznicę zamęczenia biskupa, arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego. Kim był kardynał Wyszyński, który nie przekazuje prawdy i nie przekazał prawdy? Kim był? Narodu, chcąc osłabić naród, zniszczyć silne więzy, niszczyli inteligencję, lud i duchowieństwo. Wiedzieli, co jest mocą narodu polskiego i co sprawia, że naród ten jest niezwyciężony i niepokonany. Uważali, że trzeba odebrać narodowi rdzenie jego mocy. Tak, uczestniczył w programie kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. Kościół Boży, posyłając do obozów koncentracyjnych kapłanów i biskupów. Biskupów. Panie Boże, prosimy Cię o święty biskup.